Witam serdecznie. Jesteśmy w pracowni już od rana dzisiaj. Tak, już od rana dziękuję w tej pracowni. No, zajeździłem już w końcu ten łańcuch, coś mi tutaj nie pasuje. Mam taką mikroprowadniczkę. Tak przyjechała oryginalnie ta piła, tak? Z taką mikroprowadniczką. Muszę tutaj jeszcze trochę dopiąć sobie łańcuch. Ale widzę, że zbiera bardzo ładnie. Słuchajcie, zrobiłem lampkę, jeszcze jedną, specjalnie dla was. Ale coś ona jest takiego bardzo starego typu, ta lampka i ta żarówka z tym nowym gwintem, coś tu, nie? Zwyczajnie jakby nie pasuje. O, może tak. W końcu załapię, mam ją jakąś tam na taśmę i ta taśma się, nie? Nagrzeje i wtedy nie styka gdzieś tam. Co chwilę trzeba coś przekręcić. No, zrobiłem specjalnie dla was taką lampkę u góry, która będzie świecić na mnie, może będzie trochę lepiej. O, już naświetliłem już sobie. No dobra, słuchajcie. Od rana akcja, szukam na Facebooku Janek, tak? Kurczę, miałem kupionych gdzieś kołków całe mnóstwo. I te kołki gdzieś się przesiały. I teraz szukam tu jakieś końcówki, coś, żeby ten ul, żeby te korpusy tu dokoptować, żeby mogły jutro wyjechać. Albo pojutrze, nie? Już tam zależy, ale już napisałem, że mam wpłacić na konto, więc zwyczajnie, nie? Tak, trzeba je dokończyć. Co chciałem opowiedzieć? Na Facebooku widnieje post taki, nie? Że autor. Lubię tego autora, dlatego mu tam truję dupę, nie? Bo ja wiem, że to będzie miał problem znaleźć coś innego niż jest, no. Będzie, nie? Tak, będzie po prostu, będzie problem, nie? Znaleźć coś, że ktoś coś będzie robił tak, jak mu się marzy, nie? No, po prostu musi trafić na osobę, która jest w stanie wykonać to, co mu się marzy, tak? Ale jest, wydaje mi się właśnie, że jakby okręg tych ludzi takich, którzy robią coś takiego podobnego jak ja na przykład, nie? Jest dość ograniczony. A większość osób, które, no ja wiem, że robią te ule tam, nie? No to robią je jakieś i nie mają jakiejś specjalnej koncepcji, żeby to zmienić w cholerę, nie? No, ja robię wszystkie ule, ze wszystkiego. No. Więc truję mu tą gitarę, nie? Żeby po prostu go podsycić tym faktem, że w końcu do mnie przyleży i narysuje. Bo ta kwestia jest taka po prostu, że jak na przykład chcę ul zmontowany, że wielkopolski jest takich skrzynek, tak? Nie warszawski, tylko taki. Wielkopolski lub trochę niższy, ale jeśli coś jest niższe niż Ostrowska, to tak słabo. To byśmy musieli kombinować, specjalnie dla niego ul bym musiał kombinować, żeby to nie było z łaty, tylko żeby było z chudych jakoś desek, nie? By się dało zrobić, ale by było trudniejsze. Po prostu, z moją technologią. Żeby ta rama górna i dolna była z chudej deski. To można by było to zrobić, nie? No. Nawet niekoniecznie, ja bym po prostu tutaj dorobił frez. Taki jak na wręki, tam gdzie ten frez już by wlazła trzcinka od zewnątrz. No i on by, nie? Z rokiem już by myślał, że tej trzciny jest więcej niż tej łaty. To też by się dało tak zrobić, nie? Że po prostu ta trzcina by wlazła w ten frez od zewnątrz i no, nie? To tak też można zrobić. To by było też dobre. Chodzi o to, że te belki muszą być dość grube, bo ja wtedy je ładnie skręcę. To ten ul będzie wieczny, nie? A tam na klepki to nam do dupy. Tak, poza tym tutaj on może skrobać, opalać te grube drewno, czy tam wędzić, to też tak drewno troszeczkę dostanie czasami. No to będzie służyć nie wiadomo ile, nie? Ja widziałem różne stare ule i z reguły te belki to rzadko kto stary robił to, że to było z jakiejś chudej deski. Nie, tylko że to było z jakiejś beleczki. Takiej, te ramy, do tej trzciny, do tej słomy, bo to też musimy po prostu podejść do tego w ten sposób, że my musimy to przecież skręcić wszystko, że
Ale ta słona, ta trzcina, to wszystko robi napory, tak? Że musimy to ścisnąć, że to musi być, a nie tam dla pizzy. Jak coś robimy dla pizzy, to wtedy jest, nie? Do dupy. Nie? Wtedy jak włożymy w to pszczoły, to nie jesteśmy w stanie ocenić, czy to coś się dzieje nie tak, bo ul jest, nie? Jakiś nie do końca, czy po prostu, no. Że jest waga, że moje ule są trochę toporne. Ja robię, no właśnie, no i tak to wychodzi. Ja bym mógł używać tych klepeczek zewnętrznych, chudszych, tak? No nie ma problemu. Ja mogę, nie, na przykład, specjalnie dla kogoś już, że tu na przykład z narożniczka mam przykręconą deskę z reguły 8, nie? Jak mam wszystkie 7,5, to są 7,5, jak są 8, to 8. Mogę zrobić z tego maksymalnie 6. Mogę z tego zrobić maksymalnie 6, jeszcze zedrzeć na tym i będę miał chudszą, tak? To specjalnie dla niego taki ul, specjalnie, nie? Ja go wtedy nie robię 3-4 dni, tylko robię go ponad tydzień na przykład. Wtedy to by było z chudszych deseczek, nie? Można zamiast wtedy tego, że ja kołkuję, bo gruba deska daje mi tą szansę na to, że ja tam sobie nawrócę dziurkę, wkręcę wkręta, zakołkuję i wtedy tam woda nie wcieka przez wiele, wiele lat. Jak to drewno jeszcze później doschnie, może tak mocniej, nie? No to te kołki się ściaśną tam, nie? Będą tam siedzieć. I te kołeczki tam wchodzą mi, nie? Na pół centymetra, więc fajnie. I co? I jadąc dalej. A jakby były chude deseczki, to najlepiej wtedy dać jakiegoś ładnego wkręta z zewnątrz, ale takiego ładnego, z jakimś super łebkiem takim. Nie? Nawet by mógł być jakiś tutaj, żeby były na jakąś, na gwiazdkę czy na coś, już tyle bym wkręcił, nie? Żebym mu poskręcał na jakiś, że tu by był inny wkręcik na przykład. Ta klepeczka by mogła być równie dobrze, że tutaj wyżynareczką coś zrobione na niej, nie? Mogło być tak zrobione. Tu na przykład ta strona narożnika, ja tu daję 12, niespełna 12, 12,5. Nie? Bo ona, ta deska musi... Ta deska jest bardzo, bardzo ważna. Ona mi skręca tą deskę narożnikową, tą łatę i tą. Jak ona skręci tą, dłuższym wkrętem tutaj, to ona wtedy, ta ściana, gdzie chodzi ramka, nie? Gdzie chodzi ramka, o to łączenie chodzi. Że ta, ona nigdy nie ucieknie nam do środka, bo to wszystko będzie, nie? Dosyć, że tu są te jebitne wkręty aż dotąd, to jeszcze tu jest, że odciągniemy, tak? Nigdy nam się nie zejdzie do środka. Cokolwiek by się nie działo. Więc... No i tu chodzi też o samą konstrukcję tego ula, nie? Że my musimy po prostu, no nie, porobić to. Ja widziałem, że są ule, że robią, że tu na ukos. Uważam, że więcej zabawy. Nie? I uważam, że takie skręcenie na te moje wkręty, nie? Że ten wkręt, nawet takich tu nie mam już teraz długich, mi się pokończyły, ale nawet tą dyszkę, tu jak wkręcę tak, nie, to się trzyma, no to ja jestem po prostu taki, że to ma być solidnie, ma być to solidnie, to u mnie to jest jakby priorytet tej całej budowli tego. No te ule skansenowe stare, no to różnie, nie? No, kiedyś to było też takie coś, że było to różnorakie, jeśli chodzi o dostępność po prostu materiału, nie? Jak ktoś miał jakiś materiał, to z tego zrobił. Te ule, porobił. Ja też tak robię, nie? Ule. Jaki mam materiał, takie ule robię. Teraz robię WZ-ki na pięki. I mam tych pięków tutaj od cholery. Se wytnę pasiakę po prostu w drzewach. Nie? Piłą, bo lubię. Mam zajawkę, będę ciął piłą. Jak kiedyś mi to będzie wychodzić, to będę mógł jakąś rzeźbę odwalić. Teraz na tej klepeczce, poprzez to, że ona jest grubsza, ja tutaj mogę nawet się pokusić, bym kupił sobie okrągłe dłuta i bym tutaj wydziergał kwiatka i go pomalował osobno farbeczką na różne kolory. Ja bym kupił tych farbek, tych małych, takich i pędzelki i bym pomalował kwiatki. Nie? Bym to wszystko, ja umiem to, ja bym to porobił. Ale no to widzicie, no to jak już mówię o dłutkowaniu, no to tu będę siedział, nie? Nad tym korpusem, pach, pach, pach. I jeszcze te, ja uważam, że jakby była nawet chudsza klepka, bym ją tutaj po prostu zdarł, no to tu by mogły być jakieś ładne wkręty z łebkami takimi, jakieś złote, albo jeszcze jakieś inne wyczasność. Drogie.
Czyli ten łebek był niepowtarzalny. Nie? No to więc tak, jeśli chodzi o te narożniki, to w głównej mierze, nie? Tu na przykład możemy zrobić tak, żeby nie było tego druta, tylko była taka chuda klepeczka, ale ja bym musiał wyciąć też szeroką, nie? Jak najszerszą, na przykład 8, nie? Tak jak tu bym miał, nie? Na szerokość, to żebym ładnie zebrał. I ona by tu tworzyła takie coś, ale ona by była góra i dół, by było ścięte na wąskie, a w środku byśmy zrobili jakieś na przykład liść, coś byśmy zrobili. Nie? Jakąś, coś byśmy mogli zrobić. Nie wiem, nie? Tak jakby było mi łatwiej. Ja jeszcze nawet nie wymyślam, nie jestem w stanie powiedzieć, co ja bym tam narysował. Ale no może coś byśmy zrobili na tej, że ta deska wytrzymała. No można, nie? Zewnątrz zamiast drucika można zrobić coś innego. Coś, naprawdę coś innego można zrobić. Nie? Tak. Jakby nie chciał opalanych, no to też ja mogę mu pomalować na jakieś inne kolory, jakby chciał tak malowany jakiś, na jakiś olejowy, coś, no to ja to wszystko porobię, to... Tak, nie? Co, daszek, jakby chciał daszek, że nie byłoby tego drewna w szczycie, nie? To też taki mogę zrobić, że ten daszek, to że my coś w nim wytniemy wyżynarką, nie? Ja nawet tu nie mam jeszcze wyżynarki kupionej. Ale wyżynarka kosztuje 100 zł, to się kupi, nie? Za 100 zł to ja kupuję wszystko. Nie? Więc mogę wyciąć tak, że w tym szczycie coś w kwiatek. Kwiatek na pewno bym wyciął, piękny kwiatek bym wyciął. Nie? Żeby był kwiatek i w środku by była jeszcze... Jeszcze bym go tak tam zrobił, nie? No. No tak. Ta toporność u mnie będzie trudna do wywabienia. Co innego jeszcze jest to, że po prostu te ule są takie się wydają, bo one mają grubą tą ścianę, tak? Jeszcze lepiej, jakby to było 8 cm. No to z siłą rzeczy to będzie jakoś topornie się wyglądało, nie? Tak. Freziki mogę zastosować na krawędziach. Różne. Nie? Ja w tej chwili mam jeden jakby standardowy. Ale to tak objeżdżam tylko tu. Tu ich na przykład już kantów tu nie zjeżdżam. To ja też mogę coś z tym zrobić. Da? Więc są różne motywy na to, żeby coś wykonać, nie? Na daszku, na szczycie bym mógł wyryć, nie? Frezarką, mam taką końcówkę, taką, gdzieś, nie? Teraz jeszcze odpaliłem małą frezarkę, o, nie, to nie. No dobra, aha, mam, że mam taką końcówkę, nie? I na spokojnie bym mógł też wyryć jakiś napis w szczycie, nie? I też bym mógł go osobno pomalować, albo na przykład szczyt bym najpierw opalił, prawda? A dopiero potem w tym wyrył, wtedy by był ten, nie? No. Więc, a potem to bym zrobił inną jeszcze innym frezem, tym od mebli i wtedy by się zrobił taki napis, taki fajny by był, ekstra by był napis, tym opalanym, tak. Teraz będę robił numerek od domu, no to jest to samo, nie? Że opalę deskę taką, po prostu jakąś mam tu takie dechy, co wyciąłem piłą. Tak? Wyrżnąłem na przykład. Taką dechę wyrżnąłem z jabłonki, nie? No ale mam też sosny, czy tam ze świerka mam. O, nie? Tak, ten pienik, co tu teraz robiłem, co wczoraj gadałem, że to sosna, to nie jest sosna, to jest świerk. Tak, no to można robić różne rzeczy. do tych uli. No podstawą jest to, że ta ściana musi być jakoś grubaczna. Nie? Ten dach też możemy zrobić inny. Tak? Ja mogę na przykład kupić, jak nie chcę tej trzciny na dachu, to ja mogę na przykład kupić ileś tego gonta drewnianego. Tak? Czy tam jakiś tych skrawków, osiki, to co robią. Nie kupić tego, przyjedzie mi paczką i ja po prostu ten dach opindolę tym drewkiem. Tak, zależnie jeszcze jaki typ ula. Tadan i warszawski to już będą bardzo ten, nie? To są kłopotliwsze ule, właśnie. W tych ulach też trzeba patrzeć na to, żeby to konstrukcja tego wszystkiego pozwalała także utrzymać ścianę, nie? Żeby to się nadawało. Bo tam zrobić ul taki dla wyglądu, to ja mogę. I w ogóle nic w środku z tym nie robić. Tylko żeby od zewnątrz wyglądał.
koniec. Ale to jest bez sensu, tak? Ul ma mieć zasadę najważniejszą, że on ma działać do pszczół. No i ta dennica oczywiście trzcinowa, na upartego trzcinowa, żadnych wyjeżdżalnych nic. Gruba dennica, ja robię 8 cm grubą dennicę. Napchaną. Mogę mieszać trzcinę z słomą także, nie? Na różne sposoby, żeby to było trochę cieplejsze, nie? Takie lepsze by było. Na przykład dennica, nie? Że od spodu bym dał trzciny, w środku bym dał słomy, a od środka znowu, ze zewnątrz tej maty by była trzcina, nie? Ona jest odporniejsza, a w środku by była słoma. I tak by było. Też by było spoko. Więc tak, można też zrobić, że na przykład bym kupił trochę deski innej, czyli na przykład na narożnikową deseczkę bym nam dał na przykład deseczkę akacjową. Albo mam trochę jabłonki, to może by mi pocięli w tartaku na chude deseczki z jabłonki. Bo to niewiele tych desek jest potrzebnych tak naprawdę, tak? Teraz będę miał ładne, różne będę miał takie drewno, nie grube, nie chude, ale jakby to pociął chociażby na samą deskę, to bym miał na te narożniki. Tak, mogą być te narożniki, no zależy kto jaką chce koncepcję, nie? Czym bardziej idziemy w las, tym na przykład te narożniki mogą być z jednej strony soflisem. A może taki sęk ma gdzieś tu. Pyk, nie? Może być taka deska. Albo na przykład, tak. No. Ja teraz drewno suszę na bieżąco. Mam własną mini suszarenkę. I po prostu pocięte już na kawałki. Jest suszone. Jest posuszone. I wtedy dopiero to składam. Nie? I nawet jak coś się wygnie, to ja już widzę, jak coś się wygięło na maksa, to w ogóle tego ula nie pakuje, nie? Tak, tylko że po prostu trzeba się trochę bardziej może ściskami pobawić, żeby tak podociągać te deski i tak w ogóle i tak dalej. Nie? I dziurki też robić kapkę większe, żeby wkręt nie rozwalał na przykład. Więc tak. I to, że tam ktoś pisze, że na spokojnie. No spokojnie, nie? Potnę drewno, się wysuszy mi przez 2 tygodnie. Wysuszy się na wiór. Mówię wam. Ja kiedyś oglądałem, słuchajcie, filmik, jak ja mówię, co oni robią z tym drewnem, że oni robią jak w piekarni. Mieli normalnie piec jak w piekarni, mieli taki jakby. Nie? I mówię, o cię kręcę. A oni co robili? Oni od razu cieli kawałki drewna, cieli to i wrzucali w ten piec i to wyschło po prostu na wiór i później z tego właśnie robili takie czonki. Takie dolże, no, różne takie czoneczki robili. No i ja robię to samo tutaj. Po prostu, że mniej więcej podobnie to wygląda, ale nie aż tak drastycznie. I później jak je obrobię na tym, nie? No to wtedy, nawet jeśli występuje jakaś ciwizna w łacie, to przy tych ulach to jest pierdnięcie. Naprawdę. Nie ma tak tragedii. Dopiero na przykład jakby był warszawski 120, to już po wyschnięciu byśmy musieli 120 cm ramka, część belka wręgowa. To byśmy musieli po prostu pociąć kilka tych łat, albo położyć, żeby schły. I wtedy z tych najrówniejszych części wyciąć te belki. Nie? To jest też bardzo ważne, żeby później ul... Nie? Żeby te ramki to wszystko pasowało, więc tak. Dobór jakiegoś tam drewna też jest ważny. Nie? Ja teraz tu mam suszarenkę, więc uważam osobiście, że no po prostu z tych elementów, które będę miał i one mi się cholernie powyginają, albo na przykład spękła deska czy coś, no to ja po prostu będę tego używał do swojego właśnie. Albo dla kolegi Wojtka. Nie? O, wiszę mu 5 korpusów. Jak jesteśmy ugadani już to dawno. No i teraz przez zimę, na przykład z tych elementów, co coś się wykrzywi, no to zedrę może tutaj trochę bardziej, czy coś. I jakoś zawsze ja poskładam ule, tak jakby dla siebie. Nie? Czy to jest paskudnie? Wszystko porobione. To w głównej mierze ja uważam, że to chodzi o zasadę działania, ale... tak, dla ładności, no to nie wiem jeszcze jak bardziej. Te daszki, jakby miał być trzcinowy, to można go jeszcze zrobić lepiej. Nie?
jeszcze go zrobić lepiej, że on by miał ten... O, i lampka już nie działa. Nie? I już być może jest ciemnica, nie wiem. On jeszcze tak na dodatek, słuchajcie. Się nagrzała. Już ten gwint nie trzyma. W tym starym gwincioru. No, perelowskim, cholera. No i tak. Nie wiem, co jeszcze mogę opowiedzieć. Te daszki, jak trzcinowy daszek, to można zrobić, że tak jak robię ten kancik, nie? Opalany, to że ten daszek by nadchodził jeszcze na to drewno, tak. Sama trzcina, nie? Żeby tak jak w domu było, że jest taki, nie, wypust. A nie, że jest tak, teraz budują, nie? Dom pasywny, stodoła. To ja tak robię ulnie, dom pasywny, a ten daszek, a można zrobić jeszcze, że tak nadchodzi, nie? Ta trzcinka, więc to można tak zrobić. Zamiast tych blaszek właśnie ocynkowanych, które ja używam, to można oczywiście używać blachę miedzianą, nie? No. Daszkę miedzianą i wtedy ona, no, elegancko, nie? Zamiast tych wkrętów czarnych na daszku też mogę używać po prostu dla kogoś jakieś inne wkręty, ładniejsze, nie? No, ale to i tak, to wtedy ktoś już do tej ceny, co ja na przykład już mówię, na przykład 550 to jest u mnie, nie? Ul Wielkopolski, dwa korpusy, dennica trzcinowa i daszek trzcinowy. I to jest, wydaje mi się, że to jest naprawdę tania opcja. A później to już nie chce, nie? Ktoś dokupuje. Może nawet mi napisać, że ja bym chciał inne wkręty, nie? A ja już na przykład na Wielkopolski, to ja już mu mówię. Tyle takich wkrętów, tyle. Na warszawski to nie wiem, ale na... Chociaż też bym na oko policzył. No ja może kupić takie wkręty gdzieś mi w necie o tej długości, co ja bym chciał. Nie? Z zapasem na przykład po 2-3 sztuki. I wtedy, nie? Jak mi wyślę, no to... No. No to wtedy ja mu przykręcę te wkręty, no to ja mogę się tak z kimś bawić, nie? I wtedy na samym końcu, nie, skomponuję mu ul petarda. Ale to się właśnie robi długo. To nie, ja nie robię takiego ula, nie, że ja go zrobię przez 4 dni, wyślę. Nie, ja nie robię takiego ula tak. To będzie trwało, ja na początku potnę jakieś tam deski, co on będzie chciał. Zależy, co on będzie chciał, ten ktoś. Nie? No ale tej formy, tej konstrukcji raczej będę się utrzymywał takiej. Że forma konstrukcyjna. Tu za dużo konstrukcji nie zmienię, jeśli formę konstrukcyjną chodzi. Ale jeśli chodzi o to, te różne rozmiary tych na przykład narożników, desek z różnej deski, frezy, nie frezy, coś dudkowane, coś ten, wszystko można robić. Nie? Wszystko. Ten dach też możemy zrobić jakiś fikuśny inny, albo w ogóle ktoś może dach dorobić ktoś. Ludzie robią takie, nie? Że nawet ma taki, o coś ma tak. Ludzie to, no, robią różne rzeczy. Nie? Czyli ja bym na przykład zrobił dennice, korpusy powałę trzcinową i ktoś, nie, by dorobił do tego dachol. No nie ma problemu, bo mu tylko podajemy ten wymiar zewnętrzny i on to robi. Nie? Czyli elementy można sobie zbierać od różnych ludzi, tylko że no, trzeba sobie znaleźć ludzi, którzy zrobią coś specjalnie dla kogoś. Nie? No. I to trwa długo, bo ja tu po międzyczasie będę klepał inne ule, takie, no, standardowe. Tak? Gdzie mam normalnie zapisane standardowy, tralala. No. I wtedy właśnie mogę, właśnie tak, nie? I taki ul trwa wtedy. I ja przy nim więcej siedzę. I na przykład też dokupuję automatycznie różne graty sobie tutaj, żeby właśnie ten ul był jego lepszy, nie? Których na przykład nie mam. Nie, na przykład dłutka owalne, te okrągłe. Łódeczka. No to, nie? Do dłutkowania jest ważna rzecz. I wtedy bym miał porobione różne rzeczy ktoś. Ale to właśnie, no to tak, to ktoś musi mieć też trochę... Jeśli chce coś innego, niesamowicie innego, no to po prostu pooglądać moje tam filmiki, co robię, te różne projekty i już widzieć, nie? I wtedy po prostu samemu jakoś sobie powiedzieć, co mi się wydaje. Narysować na kartce, że ten element bym chciał mieć tutaj taki może bardziej, nie? Albo nie opalane, tylko że malowane inaczej. W ogóle to wszystko się da. Ja po prostu robię pewien standard, bo jeśli ktoś jest w ogóle jakby na nic niezdecydowany i on w ogóle nie wie, co on chce od życia, to ja mu proponuję na przykład taki ul. Nie, on mówi spoko, bo on chce Wielkopolski już ogólnie, nie? No to ja mówię, no to masz taki.
jeśli będziesz chciał dalej coś w życiu do tego ula, to po prostu sobie domawiasz. Czy to korpus, czy to ten, czy to zrobię, czy nie. No, na za kolejną zimę i będziesz sobie, możesz sobie coś zimę na przykład dokoptować, że chcesz, nie? Coś tam. Nie? I ja mogę zrobić coś tam po prostu. Już nie cały na przykład ul, tylko coś tam, nie? Dennicę kolejną, czy coś. Więc to nie ma jakiegoś specjalnego problemu. Tak, więc ja po prostu trochę zszedłem na to, ale to bardzo mocno, że po prostu mam jakiś swój stały projekt, nie? Ale to bardzo często jeszcze jest poprzez to, że ludzie nie są zdecydowani, czego oni chcą. Nie? I wtedy moja opowieść o ulu jest krótka. Tak jest najlepiej, jeśli pan chce po prostu trzcinowy, słomiany i tak dalej, jak pan chce taki ul, to po prostu taki, nie? I koniec. I mogę, no, i zależnie od tego, jakie on chce elementy, to tak mu robię. No tą podstawę to robię, a na przykład powałkę, jak ktoś chce, no to przecież może ul trzymać się na samych beleczkach, jakby żadnych powałek, nic, nie? Może, taniej. No ale jak chce powałkę, no to, nie? Wtedy musi dokoptować te siorki. Bo to też, nie? Powałka. Też trzeba to porobić. Fajnie. Więc tak. U mnie każdy ul i tak trochę wychodzi inny. Że tak powiem. Z kwestii właśnie zewnętrznej, tak? Więc nikt nie dostanie czegoś, co jest identycznie to samo. To i tak jest już, słuchajcie, na przykład ktoś klepie ule jakieś tam, nie? I to non stop wyłazi to samo. Może on zrobi 10 tysięcy czegoś, nie? I to jest to samo. U mnie każdy ul, no, będzie się czymś tam różnił, nie? Tu będzie miał coś, tu oflisy, coś, nie? Inaczej, no. Więc tak, no i to jest super, nie? To i tak już jest, to już jest wiadome, że to jest w ogóle inna robota. No i nie wiem, co jeszcze mam komuś coś opowiedzieć. No można robić na narożnikach okucia, takie, co wygląda później to jak skrzynia, taka, co kiedyś były te skrzynie, nie? Drewniane. To można zrobić takie okucia, najpierw z blaszki miedzianej i do tego jakieś super wkręciki, można, czy coś, nie? Można to jeszcze podokręcać na przykład, czy dobić na takie gwoździki fajne miedziane, nie? Taką blaszkę wygiętą, która najlepiej jeszcze by była jakoś coś wyszlifowana tutaj, żeby miał na przykład, no, coś by było na tym, nie? Albo skądś takie coś zdobyć. Mogą być także klameczki, że tu bym jakieś klameczki bym porobił, takie, nie? Że jak tutaj są trzawki, to ale te stare, nie? Takie, co tak się jeszcze ruszają. Nie? No to też by można było zrobić, nie? I taki bajer by był prosty z tego ula, nie? Że on by miał takie coś. Jak ktoś na przykład u mnie by zamawiał ul, ma takie graty właśnie i by chciał to mieć w ulu, no to ja mogę, bo to pocztą wysyła i mu to kręcę gdzieś bajer, nie? Ja już w tej chwili nawet mam maszynę do szycia. Ja wiem, słuchajcie, że ja jak nawet nie będę miał zamówienia, to zrobię specjalnie warszawski, poszerzany, duży taki, nie, z tym dacholem, z tym wszystkim, właśnie po to, żeby do tego statywu nożnego dorobić, nie? Ta półka, co nogą się buja, nie? Od tej maszyny, to ja ją tak dokręcę do lewej strony, nie? Tej ramy, od tego ula, że można ją sobie, słuchajcie, otworzyć i postawić pod kurzacz, niby, nie? I można z powrotem, pyk, nie? Ją zamknąć. A znowu po prawej stronie tego ula zamontujemy te koło z tym takim wichajstrem i jakoś to skomponuje, nie? Że otworzymy dach i zaczepimy o dach i dach będzie otwarty. I to będziemy robić tym kołem, nie? Z tym wichajstrem, więc no to już mam plan, nie? Dlatego tą maszynę przygarnąłem, nie? Z otwartymi rękoma, mówię, to, nie? Zrobimy, że użyjemy stary grat do ula i w tym momencie jak ktoś go postawi jako jeden ul gdzieś, to, nie? Jak to wszystko porobi się z tej trzciny, ten dach, to wszystko, no to będzie taki element ekstra też. Więc tak, to chodzi, to nie chodzi o takie ule już wtedy może jak, że tam w ogóle nie wiadomo co, tylko chodzi o ul, który jest, wszystko będzie działał do przodu, ale po prostu, że ma jakieś bajery niesamowite i on ma tylko stać na skalniaku, nie? Przed domkiem pasiecznym i każdy, kto przyjeżdża, mówi, ale tu masz, nie? Zadziebisty ul, nie? No.
No to, to tylko właśnie o to się rozchodzi. Ale to wtedy takie no, rzeczy będą długotrwałe, tak? Ja na przykład jak zabiorę się za ten warszawski, to ja będę go robił i robił. Nie? Tu zanim powstaną ściany, to wszystko, ten korpus. Tak? Jeszcze ja, to tam te połówki warszawskie, nie? Że będę chciał wcisnąć. No, żeby to był taki, nie? Ruski wielki ul, nie? Jak forteca. I to wtedy, nie? Też ma swoje takie... Są ludzie, którzy lubią lekkość, nie? A są ludzie, którzy lubią takie, że coś jest konkretne. Ja należę do ludzi, którzy robią coś konkretne i to nawet samo z siebie zawsze wychodzi coś takiego, że to jest raczej jakby toporne, nie? No i tak, ale no, to też ma wady i zalety. Prawda? No i to było tyle. No, robienie projektów, które są inne niż jakby mój, nie? Jakiś tam standard, który sobie wymyśliłem, to... no po prostu trzeba, zawsze będzie to dopłacić, nie? Bo ja tu będę za nad tym siedział. I czasami wykonanie takiego ula to w ogóle jest katastrofa, bo ja czasami muszę w ogóle nowe rzeczy porobić, nie? Które mi zajmują bardzo dużo czasu, żeby zrobić coś z czegoś do tego, nie? Na przykład. I wtedy tak, nie? I, no i to właśnie za to się bierze kasiorę, nie? Że to już jest inne, a że no właśnie będzie ciężko, nie wiem, no tak, ule, te pniaki i inne to można sobie kupić, to jest w necie. Te domki takie, że jest domek, to tego też jest, nie, w necie, że jest domek. Nie, ale właśnie kwestia ula trzcinowego i tak dalej, to nie wiem jeszcze, co można, kurczę, tutaj poprzerabiać tak specjalnie, nie. No dach, no to mówię, nie, jak ktoś chce inny, to można sobie nie kupić po prostu gdzie indziej jakiś dach. Albo żeby ktoś zrobił dach, że strzecha. Żeby zrobił podstawę, żeby była kwadratowa, nie? Ale tu była strzecha, nie? Tak. Jak ktoś chce jakąś na dziwaczną ramkę, że on by chciał na jakąś, nie wiem. To ja na każdą ramkę zrobię przecież ul, nie? Z tej toporności wizualnej można oczywiście tutaj na pewno zejść, bo te frezy, co bym porobił w tych belkach, to one już by zrobiły to, że by było więcej tej słomy, tego drewna naocznie mniej i one by były po prostu dla oka lżejsze. I te klepki też by mogły być chudsze wtedy, tak? Jak ktoś bardzo pragnie tego, nie? I w ogóle uszczuplić je na maksa, ale no... No ja tak robię, bo ja wiem, że ta konstrukcja po prostu będzie konkretna, a jak zrobię tak, to ona też będzie konkretna, ale no... no. Nie? Ja robię tak, nie? No. Nie wiem. Nie wiem, co jeszcze można zastosować. Można w ogóle zamiast drewna zastosować narożniki zrobione z takiej grubszej blachy miedzianej i na giętarce to wygiętej. Wtedy by zrobił taki kątownik duży i wtedy nie, nawet w tym kątowniku można było coś tam, nie? Niektórzy z miedzi to potrafią, nie? Porobić różne rzeczy. Nie, nawet, że wyryją w tej miedzi coś tam. Jakiś wzór, więc później nawet tak, z tą miedzią to można pójść do takiego kogoś, co tam nie w tej blasze miedzianej wydzierga liście czy coś i to też będzie już na zawsze, tak jakby. No tak, więc ktoś jeśli podsunie jakąś koncepcję tego, że ten ul miał być taki konstrukcyjnie, ale że jego szczegóły właściwie, tak, szczegóły mają być jakoś, nie, szalone, no to można, nie, coś taki temat podrzucić, ale to po prostu, tak jak mi, to ten temat trzeba, jak ktoś chce coś innego, to podrzucić temat. Ja to przemyślę sobie przez 1-2 dni i wtedy ocenię, czy tak, czy warto, czy jaka siora, nie? Bo to będziemy robić. Jeśli ktoś coś takiego zamawia, pokichanego jakiegoś, no to musi się liczyć z tym, że to będzie w ogóle trwało, nie? No, to jest raz. I że będę na pewno upierdliwy, że nie wszystko, co sobie wymyśli i czasami też niektórzy to sobie tak wymyślą. Że ja mówię, no dobrze, no to skoro pan chce tak ul, nie? To po prostu ten ul nie ma szansy powstać. Niektórzy nawet sobie tak wymyślą coś takiego, że konstrukcja jest nie do zrobienia. Nie, po prostu ja wiem, że ten ul by był, ale on by się im rozwalił. Nie, szybko.
Tak, by zaczął się coś wyginać z latami i by była tylko katastrofa. Tak, moje ule, że mają te druty na wkręty, to też jest dobrze. Jak w razie czego przecież dziurę coś wyżre, to można te moje druty spróbować odkręcić, tak? Póki świeżyć coś. Zewnątrz to w ogóle, nawet jak odpadnie ten łepek, czy coś się z tym wydarzy, to można wziąć innego wkręta, dłuższego, czy coś i przykręcić obok ten drucik. I to będzie elegancko, nie? Więc to też chodzi o prostotę remontu. Że byle majsterkowicz weźmie tam wkrętarkę, coś wykręci, coś powkłada kijaszki, coś ten, no różnie, nie? Różne rzeczy się dzieją z tymi ulami. Jak coś się wydarzy, tam klepnie młotkiem, ul gotowy, nie? Na nowo, więc no to też jest, to jest też dobre, nie? W tych ulach. To było to wszystko. Ja już naprawdę nie jestem w stanie chyba więcej nic wydukać na temat właśnie tego, jakie ja bym robił, mógł robić ule. Tylko właśnie zaznacza na samym końcu. Kwestia konstrukcyjna musi jakaś być, tak? Bo inaczej będzie potem bardzo ciężko z tym ulem i on po prostu no nie będzie... No po prostu czasami jak ktoś sobie coś wymyśli, to no, ja już wiem, że tego... No ja nie wiem, jak mam to skręcić, nie? No. No i to było to wszystko. Życzę miłego dnia i miłej pracy z gratami pszczelarskimi.